Zamiast się spieszyć, możesz spokojnie wypić filiżankę ulubionej herbaty. Usługa Deposit Anywhere w naszej Credit Union pozwala na wpłatę czeków przez smartfon. Zaloguj się do Mobile Banking, zrób zdjęcie czeku i wyślij. Elektronicznie wysłany czek wpłynie szybko i bezpiecznie na Twoje konto. Deposit Anywhere to wygodne wpłaty czeków przez telefon z każdego miejsca i o każdej porze. Więcej informacji na stronie internetowej naszej Credit Union. Witam, tu Bogdan Poprawski, właściciel firmy Spencer Group, firmy pośrednictwa w handlu nieruchomościami. Czy znasz 7 głównych powodów, by nie kupować ubezpieczenia na hipotekę? Warto je znać. Po więcej wyjaśnień i pomoc skontaktuj się z nami. Polska Credit Union przedstawia swoją najnowszą ofertę – kredyty dla rolników. Jeśli planujesz rozwój i unowocześnienie swojego gospodarstwa rolnego, zakup nowych maszyn, zwierząt lub innych rzeczy, to skontaktuj się z nami. Poszczegółowe informacje zadzwoń na podany numer albo odwiedź naszą stronę internetową. Karta Credit Union działa nawet na British Virgin Islands. Pieniążki prosto z Credit Union. Biała! Zapraszam na najnowsze wiadomości ze świata kultury, przygotowane i prezentowane przez Krzysztofa Jasińskiego, czasowo przebywającego w Polsce. Witam wszystkich Państwa niezwykle serdecznie. Aż 96 pianistów zostało dopuszczonych do udziału w 18. Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim. Więcej niż zakłada regulamin. To wynik zakończony w zeszłym tygodniu eliminacji. Błędne okazały się przewidywania pesymistów, że ta międzynarodowa rywalizacja nie dojdzie do skutku z powodu pandemii. Spośród 160 pianistów zaproszonych do Warszawy na lipcowe opóźnione eliminacje konkursu chopinowskiego zrezygnowała z udziału jedynie 8 kandydatów. Poziom przesłuchań był tak wysoki, iż międzynarodowe jury zdecydowało zakwalifikować 87 wykonawców, mimo że regulamin zakładał udział w konkursie 80 pianistów. Oprócz tego prawo startu ma 9 pianistów, którzy w ostatnich latach zdobyli główne nagrody na innych konkursach wymienionych w regulaminie. Geografia uczestników rywalizacji jest bardzo wyrazista. Prawie 50 z nich to pianiści z Azji. Najliczniejszą grupę stanowią Chińczycy, 22 osoby, jest też 14 reprezentantów Japonii, 7 z Korei Południowej oraz 2 przedstawicieli Tajpej. W konkursie weźmie udział 16 pianistów i pianistek z Polski. Przypomnę, że tegoroczny Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina trwać będzie od 2 do 23 października. Mick Jagger, wokalista zespołu The Rolling Stones, ogłosił w czwartek na Twitterze, że jesienią tego roku zespół wyruszy w trasę po Stanach Zjednoczonych. Na początek 13 koncertów. Legendarna brytyjska grupa wraca na scenę, by zagrać koncerty zaplanowane na 2020 rok. Przypomnę, że trasa zespołu, zatytułowana No Filter, rozpoczęła się w 2017 roku w Niemczech koncertem w Hamburgu. W jej ramach popularni Stonesi zagrali także w Polsce na Stadionie Narodowym w Warszawie. Amerykańska odnoga całej trasy miała rozpocząć się w maju 2020 roku, lecz została z wiadomych powodów przełożona. Tak więc kontynuacja tournée rozpocznie się 26 września w St. Louis w stanie Missouri, a zakończy 20 listopada w Austin w Teksasie. Zespół przyjedzie do większości miast, w których planował zagrać. Jego lider, Mick Jagger, powiedział, że jest bardzo podekscytowany perspektywą powrotu na scenę. Podziękował też wszystkim fanom za cierpliwość. Warto dodać, że w trakcie lockdownu grupa nagrała nową piosenkę pod tytułem Living in the Ghost Town, którą dołączyła już do bieżącego repertuaru.
Przypomnę jeszcze, że The Rolling Stones to zespół, który powstał w 1962 roku z inicjatywy nieżyjącego już pierwszego lidera i gitarzysty Briana Jonesa i jest czwartym zespołem rockowym z największą ilością sprzedanych płyt w historii. Ich łączna liczba to ponad 250 milionów albumów na całym świecie. Tymczasem inna wielka gwiazda rocka i bluesa, Eric Clapton, buntuje się przeciwko obostrzeniom i oświadcza, że nie zagra koncertów tylko dla zaszczepionych. Brytyjski gitarzysta oświadczył, że nie będzie występował na koncertach, gdzie będą wymagane certyfikaty sanitarne zaświadczające o przyjęciu szczepienia, poinformował amerykański magazyn muzyczny Rolling Stone. Muzyk ogłosił swoją decyzję w odpowiedzi na zapowiedź premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona, że certyfikaty sanitarne będą wymagane m.in. w klubach i salach koncertowych. W połowie maja Clapton przyznał, że bardzo odchorował przyjęcie szczepionki. Wywołała ona u niego ciężkie skutki uboczne, zarówno po przyjęciu pierwszej, jak i drugiej dawki. 76-letni brytyjski muzyk już wcześniej nieprzychylnie wypowiadał się na temat decyzji swojego rządu. Clapton na początku tego roku skrytykował władzę za surowe ograniczenia w utworze Stand and Deliver. Nagranie powstało we współpracy z wybitnym irlandzkim muzykiem i poetą Van Morrisonem, który również jest krytykiem restrykcji. Pierwsze duże koncerty Claptona na Wyspach Brytyjskich zapowiedziane są dopiero na maj 2022 roku. Natomiast we wrześniu bieżącego roku artysta zagra kilka koncertów w Stanach Zjednoczonych, m.in. w Austin w stanie Texas oraz w Tampie na Florydzie. Słynny amerykański wokalista jazzowy Tony Bennett niebawem skończy 95 lat. Z tej okazji piosenkarz zagra specjalny koncert z Lady Gagą w Nowym Jorku. Mają to być ich ostatnie wspólne występy. Do tej pory najważniejszym owocem ich współpracy jest album Cheek to Cheek z 2014 roku. Tony Bennett i Lady Gaga wystąpią 3 i 5 sierpnia w sali koncertowej Radio City Music Hall w Nowym Jorku. Zapewne podczas obu koncertów publiczność odśpiewa Bennettowi 100 lat, jako że 3 sierpnia przypadają jego 95. urodziny. Wydarzenie reklamowane jest jako ostatnie wspólne koncerty tego niezwykłego duetu. Nie musi to być jednak wcale ich ostatni akord. Według nieoficjalnych doniesień kolejny wspólny album Bennetta i Lady Gagi ukaże się jeszcze w tym roku. Szanownemu jubilatowi składamy najlepsze życzenia wielu lat na scenie, a Państwu wielu artystycznych przeżyć w nadchodzącym tygodniu. Do zobaczenia.